Lada chwila zobaczymy dwa silne zespoły walczące o zrobienie kolejnego kroku na drodze do finału Mistrzostw Świata. Zostańcie z nami, wkrótce to spotkanie na Al Bayt Stadium. Szanowni Państwo, Al Bayt Stadium pęka w szwach. Jesteśmy gotowi na futbol na najwyższym światowym poziomie. Ja nazywam się Tomasz Smokowski i będę miał przyjemność komentować ten mecz. Tym większą, że obok mnie siedzi Jacek Laskowski. Zapraszamy na mecz 1/8 finału Mistrzostw Świata. To co już można powiedzieć, to, że czeka nas prawdziwa uczta. Same delikatesy. Przed nami 90 minut emocji w 1/8 finału, a może dłużej, kto wie. Oba zespoły już szykują się na ewentualnego rywala w ćwierćfinale, ale niestety tylko jeden z nich tam dotrze. Rzućmy okiem na wyjściowy skład reprezentacji Brazylii. Zanosi się na to, że zagrają 1-4-3-3 z klasycznymi skrzydłowymi, Jacku. Czyli najpewniej postawią na wrzutki do środkowego napastnika, grę na obieg bocznych obrońców i asekurację obrony przez środek pola. Konserwatywne ustawienie jak na dzisiejsze standardy, ale to nie znaczy, że się nie sprawdzi. Reprezentacja Brazylii to w świecie piłkarskim marka najwyższa, ale przecież nie zawsze tak było. Już sam start był trudny. Kilka federacji spierających się o prawo wystawienia reprezentacji, a pierwszy oficjalny mecz przegrali z rywalem z zamiedzy 0-3. Od tego czasu zmieniło się wszystko i nikt nie kwestionuje ogromnego wkładu Brazylii w historię futbolu. Przed nami skład drugiego z zespołów. Zdecydowali się na grę 1-4-3-3 z tradycyjnymi skrzydłowymi. Tomek, przede wszystkim pytanie, czy skrzydłowi będą wymieniać się pozycjami i schodzić do środka, czy raczej grać wzdłuż linii i wrzucać piłki na dziewiątkę? Skoro tradycyjni, to pewnie to drugie, a to by oznaczało sporo ofensywnych wejść bocznych obrońców. Lucas Paqueta. Neymar sunie na bramkę rywala. Jest teraz w swoim żywiole. Ale szuka zja teraz. Brawo dla obrońcy, ale niebezpieczeństwo nie zostało zażegnane. Pewnie się czuje z piłką. Odważnie prowadzi atak. Groźnie zbliża się do bramki. Son teraz z piłką. Schodzi bliżej środka Son. Odbiera czysto w polu karnym. Neymar. Piłkę przyjmuje teraz Casemiro. Musi uważać. Rywal go naciska. Bramka coraz bliżej. Coś tu się szykuje. Brazylijczycy gubią piłkę. Son. Teraz Neymar. Rafinha. Teraz Paqueta. I Rafinha. Teraz Vinicius. No cóż, to było złe podanie po prostu. Son teraz z piłką. Ależ łatwo teraz minął.
Aha, jednak piłka nie przekroczyła linii. Spójrzmy, co zrobi w tej sytuacji. Obrońca zatrzymuje akcję rywala świetnym wejściem. Ładnie teraz przerzucił. I Brazylijczycy oddali piłkę rywalom. Są coraz bliżej przeciwległej bramki. Tu może być groźnie. Neymar. Rafinha. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Znakomite zagranie na dobieg. Dobry sprint. Trzeba mieć naprawdę świetny refleks, żeby radzić sobie z takimi piłkami na przedpolu. Paqueta. Rafinha. Neymar. Podanie do Rafini. Neymar uderza! Spokojnie i pewnie teraz bramkarz. Nie musiał dawać z siebie 100%. Po prostu zrobił swoje. To zawsze przyjemne uczucie mieć za plecami mocne ogniwo tego łańcucha, jakim jest drużyna piłkarska. Neymar egzekutorem rzutu rożnego. Oj, niby całkiem niezła główka, no ale jakie zagrożenie może przynieść niecelna próba z daleka. Fred. Teraz Vinicius Junior. Może dobrze dograć. Pokazują się na pozycjach. Przejął piłkę po centrze. Udarem miła tak, ale jest tam rywal. Świetnie się zachował we własnym polu karnym. Brazylijczycy szukają okazji. Wypieszczone podanie. Przy piłce Fred. Trochę ryzyka, ale interwencja niczego sobie. Nieodpowiedzialne zachowanie teraz. Za łatwa strata. Teraz Neymar. Teraz Vinicius Junior. Piłka pod nogami Casemiro. Niecelnie Casemiro, to jest strata. Mamy remis. Spokojnie teraz przygotowują atak. Neymar. Brazylijczycy coraz bliżej bramki rywali. O, teraz podręcznikowe wejście w niebezpiecznym miejscu. Hon-min Son. Piłkę znów ma Son. Czy zdecyduje się teraz na strzał? Podręcznikowa gra w defensywie. Brawo! Pierwsza połowa meczu na stadionie Al Bayt za nami. Piłka znów w grze. Przed nami kolejne trzy kwadranse świetnego futbolu. Zobaczymy, czy któraś z drużyn zdoła sięgnąć po prowadzenie i je utrzymać.
I oto z piłką Neymar. Neymar znów ma piłkę. To środkowanie przejęte w obronie. Wybicie na uspokojenie gry. Kibice chcą strzału. Tak trzeba bronić w szesnastce. No, można było to rozwiązać lepiej. I mamy podanie do Neymara. I do Viniciusa. O, dobrze teraz zainterweniował. No, kilometrowy spalony. Zabrakło tutaj komunikacji. Jeden za szybko wybiegł, drugi za późno podał. O, ładnie teraz minął w biegu obrońcę, ale tutaj już czeka wsparcie. Akcja przerwana. Teraz przydałoby się nieszablonowe podanie. Opłaciło się przycisnąć. Co teraz? Son teraz z piłką. Musi poszukać miejsce na strzał. Nie daje się łatwo przepchnąć. Uwaga, doskonała sytuacja! Statystyka posiadania piłki przypomina wynik na tablicy świetlnej. Tu też mamy remis. Jeśli mecz się choć trochę nie otworzy, któryś bramkarz chyba zacznie. Danilo. Vinicius. I mamy podanie do Neymara. Piłka do Casemiro. Ależ okazja teraz. Świetne wejście. Byłoby naprawdę groźnie. I teraz wychodzą z kontrą. Będzie groźnie. Obrońcy powinni jednak wracać trochę żwawiej. Prosto w ręce bramkarza. Łatwo wyłapał piłkę. Lucas Paqueta. Teraz Vinicius Junior. Teraz ratuje swój zespół. To był kluczowy przechwyt. Przesuwają akcję bliżej pola karnego. No i Casemiro na drodze tego dośrodkowania. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Podanie do Rafinii. Skuteczny pressing teraz, uwaga! Dobrze teraz chroni piłkę, czeka, chce mieć opcję. Nie wiemy kto podjął pierwsze decyzje, ale w obu zespołach zobaczymy na boisku nieco świeżej krwi. Głęboko w pole karne zagrywa. Aj, no nie tak to miało wyglądać. Niedobre wybicie. Dobre, skuteczne wejście. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Sędzia jeszcze nie gwiżdże, stosuje korzyść. Nie śpieszy się, może czymś zaskoczy. Bardzo dobrze teraz, pewne wejście. Ruszają do kontry. Jak to się skończy? Piłkę przyjmuje teraz Casemiro. Teraz Vinicius. Świetnie się zachował we własnym polu karnym.
Zegar tyka. Czasu jest naprawdę niewiele. Jeśli teraz strzelą, znacznie przybili. Wywiedli bramkarza w pole i wbił to teraz do pustej bramki. No i ponownie akcja bramkowa. Obrona wywiedziona w pole zawiodło krycie i skończyło się na tym, że piłka zatrzepotała w siatce. Do końca nie zostało wiele i ten gol może rozstrzygnąć o wyniku. Brazylia podchodzi pod szesnastkę przeciwnika. Może uda im się wyrównać. Nic z tego nie będzie. Son. Ale zagrana, niebezpieczna piłka. Dobre ustawienie, jakże potrzebna interwencja. Nie dają mu grać. Czyli już wiemy. W związku z przestojami mecz potrwa 2 minuty dłużej. No i drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Jeśli nie teraz, to kiedy? Rozpaczliwie potrzebują wyrównania w końcówce. To ostatni gwizdek, który pieczętuje awans do kolejnej rundy. Oklaski kibiców są jak najbardziej zasłużone. System pucharowy jest ekscytujący, ale nie pozostawia marginesu błędu. Przegrywasz, odpadasz. Ale właśnie dlatego takie spotkania są często zacięte, pełne walki i dramaturgii. Dzisiejszy mecz był tego doskonałym przykładem.